Łączymy naukę z biznesem. Monitorujemy zapotrzebowanie przedsiębiorców na konkretne zawody. Ułatwiamy dostęp do praktyk i staży. Promujemy szkolnictwo zawodowe wśród młodzieży i rodziców. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Lider klastra edukacyjnego Invest in Edu. Jedna z największych stref ekonomicznych w Polsce. Czwarta w Europie i 22 na świecie. Tereny inwestycyjne w 44 miejscowościach w 4 województwach. Ponad 170 firm. Ponad 40 tysięcy stworzonych miejsc pracy. 19 miliardów złotych inwestycji. 2,5 tysiąca hektarów terenów inwestycyjnych. Strefa staje się takim miejscem spotkania przedsiębiorców i szkół, dlatego że z jednej strony przedsiębiorcy potrzebują określonych specjalizacji, ludzi, którzy będą mieli określone umiejętności. Z drugiej strony szkoły powinny zaoferować kształcenie właśnie w tych specjalizacjach. Szkoły zawodowe i technika nie uczą wyłącznie zawodów rzemieślniczych. Są specjalizacje oparte na nowych technologiach. Na takich fachowców czekają przedsiębiorcy. Firmy działające w Wałbrzyskiej Strefie planują w najbliższych latach zatrudnić ponad 6 tysięcy pracowników. Szczególnie poszukiwani będą absolwenci szkół zawodowych i technicznych. Potrzebni będą m.in. operatorzy maszyn i obrabiarek skrawających, mechanicy, elektromechanicy, lakiernicy, technicy szycia, monterzy, elektrycy, elektronicy oraz spawacze. Ukończenie tych kierunków w zasadzie gwarantuje zatrudnienie. Cieszę się, że moja córka uczy się w technikum. Ma płatne praktyki i zapewnioną pracę na wakacje. Starszy syn skończył szkołę zawodową i od razu znalazł pracę, dlatego młodszy idzie w jego ślady. Mój syn po ukończeniu tej szkoły ma zapewnioną pracę. Uczniowie szkół zawodowych i technicznych korzystają dziś z nowoczesnych pracowni robotyki, uczestniczą w zajęciach mechatronicznych, elektronicznych i mechanicznych. W ten sposób nabywają praktyczne umiejętności cenione na rynku pracy. Szkoła jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi z zacięciem do spraw technicznych. Można się wiele nauczyć ciekawych rzeczy, których jeszcze nigdy się wcześniej nie robiło i jest naprawdę fajnie. Ja i moi znajomi i koledzy otrzymujemy propozycję pracy chociażby na wakacje. Odchodząc stąd znajdę bardzo szybko dobrze płatną pracę. Po prostu dobra szkoła, lepsza praca. W kształcenie uczniów angażują się sami przedsiębiorcy. Wyposażają pracownie oraz organizują praktyki i płatne staże. Nauka odbywa się w szkole i w firmie. Tylko w takich warunkach można skutecznie nauczyć się zawodu. Tak przygotowanych absolwentów przedsiębiorcy chętnie widzą w swoich firmach. Oferują im dobrze płatną pracę, możliwość dalszego kształcenia i awans. Wspieramy społeczność lokalną, ale również dzięki temu wpływamy na program szkolenia, jakość szkolenia i dzięki temu kształtujemy rynek pracy. Dzięki temu, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w takich zakładach jak Electrolux, mają doskonałą okazję wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie wspiera inicjatywy i projekty związane z kształceniem na potrzeby przedsiębiorców, dlatego powołała klaster edukacyjny Invest in Edu. Prowadzi klub menadżera HR dla firm strefowych, służący wymianie dobrych praktyk i informacji na temat planów zatrudnienia. Sponsoruje inicjatywy edukacyjne podnoszące atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Organizuje wizyty dla uczniów i ich rodziców w nowoczesnych fabrykach. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Lider klastra edukacyjnego Invest in Edu. Kształcenie młodych ludzi dla przemysłu to dla nas wszystkich wielka szansa.